zostaliśmy zaproszeni, żeby jeszcze w tym roku pokolędować z Arką Noego i cieszę się, że to jest tak wyjątkowe miejsce. Można powiedzieć, że od tego miejsca zaczęła się przygoda z Kościołem, z Panem Bogiem dla nas, bo to ojcowie Paulini nas kiedyś zaprosili na katechezy, a te katechezy doprowadziły nas do wspólnoty, która to 23 lata temu powstała. No i dzisiaj po tych 20 paru latach jakby cieszę się, że mogę tu wrócić i też wspominać, co przez te 23 lata się wydarzyło w moim życiu, jakie to było ogromne, fajne wydarzenie, że posłuchaliśmy wtedy Paulinów i poszliśmy na te katechezy i weszliśmy do takiej wspólnoty. I z moją żoną ostatnio nawet rozmawialiśmy, bo teraz będziemy mieli 30. rocznicę ślubu. I ona mówi, dwie rzeczy chyba nam wyszły w życiu. Nasze małżeństwo i to, że jesteśmy w kościele. No i dzisiaj kolędujemy. Niby śpiewamy kolędy i nasze piosenki, ale tak naprawdę w tych treściach i kolęd i naszych piosenek jest dużo wdzięczności dla Pana Boga, dla tych ludzi, którzy nas doprowadzili do tego miejsca, w którym jesteśmy. Teraz dostaniemy błogosławieństwo, żebyśmy mieli siłę. Chodź tu, Emila. Chodź. Strzelu Masja prowadzi wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dzisiaj kolędujemy. Niby śpiewamy kolędy i nasze piosenki, ale tak naprawdę w tych treściach i kolęd i naszych piosenek jest dużo wdzięczności dla Pana Boga, dla tych ludzi, którzy nas doprowadzili do tego miejsca, w którym jesteśmy. I myślę, że ci, co przyszli, też kolędują nie dlatego, że tradycja jest taka, ale też dlatego, że rodzi się ktoś, kto nam ratuje to życie i nadaje sens temu życiu. W takim miejscu, takie treści, to jest święto. Myślę, że ta dobra nowina, która stąd wypłynęła, ona do dzisiaj działa i to jest dla nas, dlatego jest szczególne miejsce. Nie tylko dlatego, że graliśmy tutaj dzisiaj kolędy i mogliśmy sobie pokolędować wspólnie. Te kolędy i te piosenki, które dzisiaj wykonywaliśmy, to raczej to jest taki hołd wdzięczności Panu Bogu i Maryi też, która nas tu wzięła pod opiekę, adoptowała nas trochę, tych łobuzów najgorsze, bo takie najgorsze dzieci matka też kocha, nie? No i dlatego mogliśmy tymi piosenkami dziękować Panu Bogu za wszystko. Wśród nocnej ciszy Oh.
jest tyle tych dzieciaków u nas, że to jest takie spontaniczne ruszenie. My nawet nie mamy prób. Te dzieci, to jak one tańczą na tej scenie, ja to odkryłem po paru latach, mówię, ale one fajnie tańczą, one zawsze tak tańczyłyśmy. Nigdy nawet tam nie patrzyłem w ich stronę, natomiast one biorą to od starszego rodzeństwa, patrzą jak one tańczyły i tak w tym roku już przyszły te nasze maluchy, które zawsze patrzyły na starsze rodzeństwo i tańczą tak samo i podskakują i się cieszą. Wiesz, to arka musi być naturalna, jak zaczniemy, ona się może mylić, może nie stroić, może być taka no właśnie spontaniczna, nie? Jakbyśmy próbowali zrobić z tego pracę, zespół, próby, nic by nie wyszło chyba. To musi być spontaniczne i szalone, tak jak każda wielodzietna rodzina musi być trochę szalona, żeby przeżyć.